Najsławsze Juve od lat na szczycie, Bretowski to prawdziwy cudotwórca. Podziękowania dla wszystkich wspierających. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Juventusu. Oczywiście po ostatnim materiale wiemy jedno, naprawdę seria będzie dość ciężka w tym sezonie. Aktualnie znajdujemy się na czwartej pozycji ligowej, a już za chwileczkę gramy z pierwszym Interem Mediolan. No, ale dzisiaj nie tylko to, ponieważ w tym odcinku zakończymy sobie całą pierwszą połowę sezonu. Ale na razie skupmy się na tym, co przed nami, a przed nami właśnie spotkanie z Interem. Na szczęście gramy u siebie. Ale pytanie, czy to cokolwiek zmieni? Gdzie jest Inter, a gdzie jesteśmy my? Niestety, doskonale wiemy, że w tej hierarchii raczej jesteśmy tak troszkę niżej aktualnie. Mimo wszystko, mam nadzieję, że dzisiaj na Allianz Stadium w Turynie pokażemy, kto tutaj tak naprawdę rządzi. Skład widzieliście przed chwilką, Arkadiusz Milik dalej na napadzie, gdyż w poprzednim odcinku okazał się prawdziwym gołtem, strzelając non-stop ważne bramki. I nie ukrywam, że liczę na dość podobny scenariusz w tym meczu. Swoją drogą, mam wrażenie, że Inter nas troszeczkę zlekceważył, bo w środku pola postaci, których raczej nie kojarzymy z Interem jakoś specjalnie, Alex Garcia, Malanga, Sarno, dziwne ustawienie mediolańskiej ekipy. Ja tutaj sobie popijam kawusie, a my takie błędy robimy, no nie. Już któryś raz i to nie tylko w tej serii. Jak ja biorę kawę w rękę, to nasi zawodnicy nagle, nie wiem, myślą, że nie patrzę i grają głupio. Ależ teraz Carlos Augusto załatwił Danilo. No ja na Brazylijczyka stawiam, a on mi robi takie rzeczy. Ale z drugiej strony, czy my mamy lepsze opcje na tą stronę? No raczej nie. Ależ teraz Chiesa doskonale zrobił użytek ze swojej wielkiej szybkości. Chiesa, proszę, daj nam prowadzenie, tak! Co to był za rajd ofensywny Chiesy? My dobrze wiemy, że to jest zawodnik dla nas ultra kluczowy, ale w tym momencie to może być... Co to jest za kadr? Nieważne, jego jedna z najważniejszych bramek w tym sezonie, a na pewno najważniejsza dotychczas. Prowadzimy z Interem 1-0, tego nikt się nie spodziewał, ale mamy to i teraz tylko to dowieść, przynajmniej do przerwy na razie. Ależ teraz z kolei Arkadiusz Milik wziął cały świat na plecy, Arek jeszcze w polu karnym. Utrzymuje się przy piłce, no ale gołta tak przepychać, no nie wolno. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwszą połowę prawdopodobnie wygramy 1-0 i obawiam się, że na drugą część spotkania będziemy musieli wyjść nieco bardziej defensywnie, bo to jak się na nas Inter rzuci zaraz, oj, to może być ciężkie do wytrzymania, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy z tym. Jakkolwiek wiem, że Adrian Rabiot jest naszym szefem środka pola, doskonale to wiem, to jest kapitan, tak jednak no sami widzicie w jakiej jest kondycji, a z drugiej strony to co wam powiedziałem przed chwileczką, potrzebujemy jeszcze więcej defensywy na boisku, dlatego Doucouré pojawi się właśnie na drugą część tego spotkania. Tak poza tym rozważam wrzucenie tutaj Guehiego zamiast Kerrera. No bo co do Niemca można mieć pewne wątpliwości, a Guehi może i z ławki, ale jednak gdy wchodził, to pokazywał się naprawdę z bardzo dobrej strony. Wiecie co, w obliczu tego zagrożenia, które nas czeka, Guehi pojawi się na boisku. To może być głupie, bo dezorganizujemy tutaj troszkę nasze szyki defensywne, ale mam nadzieję, że nie będzie to zła zmiana, po prostu. No i zobaczmy, Doucouré miał grać defensywnie, a fenomenalnie wprowadził piłkę, jak się okazuje, w pole karne finalnie. Jest jeszcze Cambiasso w 16. Trójka naszych zawodników i jeszcze Locatelli naciągnął sprężynę niczym w meczu ze Szwajcarią na Euro 2020 rozgrywanym w 2021 roku. Tak, ja mam taką głupią pamięć do bramek, że pamiętam większość goli z odtworzenia, jakie tylko widziałem na własne oczy. I Locatelli w tym momencie, tym razem z lewej, a nie z prawej nogi, powtarza to, co właśnie zrobił Szwajcarom w 2021 roku. Brawo panowie! Szybki update co do zmiany w składzie, jako że my już nie potrzebujemy takiego rozgrywającego napastnika, prowadzimy 2-0 i teraz tak, będziemy grali lagę, ale nie na Robercika, tylko na Arkadiusza Milika. To na boisku postawimy drugiego wieżowca, jeżeli chodzi o takiego bardziej postawnego napastnika i będzie nim Dusan Vlahović. Także panowie, zapominamy o wszystkim, o czym sobie rozmawialiśmy w szatni, nie rozgrywamy piłeczką, nie, laga i niech się oni biją w powietrzu, no bo właśnie będziemy notować takie straty jak te. Vlahović dogrywa do Arkadiusza Milika, no Milik już by przesadził, gdyby w czwartym, czy nawet piątym meczu z rzędu bramkę by zdobył, to jeszcze z Interem. Także mu odpuszczę, ale fakty są takie, że zostało 10 minut do końca, my mamy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Ostatnia akcja w tym spotkaniu, a my jeszcze mamy szansę podwyższyć, no nie, chociaż czekajcie. Ja już chciałem powiedzieć, że z tego nic nie będzie, ale mamy rzut wolny, wykonawcą będzie Kostić i to może być piękne zakończenie tego meczu. Zobaczmy, Kostić, 95 minuta, słupek, oczywiście, że tak. Oj, dobrze, że to zwycięstwo zapewniliśmy sobie w
wcześniej, bo teraz miałbym ból dupy. Wygrywamy to spotkanie. Nie spodziewałem się tak dobrego występu naszej drużyny, zwłaszcza w defensywie z Interem, ale po prostu w tym meczu zadziałało wszystko tak, jak powinno. Dzięki temu zwycięstwu meldujemy się już na trzeciej pozycji w tabeli ligowej. Atalanta Bergamo w tym momencie przeskoczyła Inter i znowu jest na pierwszym miejscu, ale oni już rozegrali jedno spotkanie, a do Interu tracimy tylko 2 punkty, moi drodzy. My naprawdę z niczego możemy za chwileczkę stworzyć coś, bo jak dobrze pójdzie, to nawet i w przeciągu 2 kolejek będziemy w stanie wejść na fotel lidera. Coś, czego raczej nie zakładaliśmy, że będzie mogło się wydarzyć, biorąc pod uwagę nasz skład, może się ziścić, więc jest to bardzo dobra sytuacja. Gramy mecz z Monzą, na to spotkanie wychodzimy mocno rezerwowym składem z De Silio, z Leon, z Moise Kenem wreszcie i bez Gołta Arkadiusza Milika. Piłkarscy bogowie też muszą kiedyś odpocząć, a zobaczmy, czy nasza reszta drużyny nie będzie za bardzo odpoczywać. Wygrywamy 2-0 po bramce Rabiota, po bramce Cambiasso. Martwi mnie tylko to, że Vlahović w dalszym ciągu nie potrafił się przełamać, ale wygrywamy i to jest najważniejsze. Gonimy, gonimy czołówkę. Atalanta Bergamo przegrywa swoje spotkanie. Okej, to jest bardzo dobra informacja, bo wygrywając automatycznie wskoczymy na 2. pozycję w tabeli ligowej, a być może przy porażce Interu będziemy w stanie wskoczyć nawet na pozycję lidera już po tym meczu, ale teraz przed nami też wyzwanie nie najmniejsze, bo gramy z Napoli, z jeszcze aktualnymi mistrzami Włoch, którym zarówno w tej karierze, jak i w rzeczywistości nie idzie teraz najlepiej, ale jako że Napoli gra naprawdę mocno techniczny futbol, jest tam mało fizycznych zawodników, to ja tutaj mam jeden plot twist w naszej taktyce. Wystawiamy nasze 2 wieże, czyli Milika i Vlahovicia na napad i będziemy grali głównie na lagę, tak. Plan na ten mecz jest bardzo prosty. Jak najwięcej górnych piłek do naszych napastników i biorąc pod uwagę fizyczność drużyny Neapolu, powinniśmy sobie poradzić. Ale jak będzie, zobaczymy. W razie Wutaliszka zawsze na boisku będzie mógł się pojawić. No i już doskonale Milik rozegrał. Meret broni, ale co to był za strzał Rabiota? Jest za dobre dośrodkowanie. Właśnie tak, panowie, mamy grać z drużyną Napoli. Dokładnie taki jest plan. Niektórzy, co bardziej spostrzegawczy, pewnie zarzucą mi, że taki plan to jest po prostu brak innego pomysłu. Tak, zgodzę się z tym. Ależ teraz zostawił naszych obrońców tyle. Kwaratskhelia będzie groźnie, doskonale blokujemy. Swoją drogą chyba nie ma w Napolu Wiktora Osimhena, albo przynajmniej nie wyszedł w pierwszym składzie, ale nie no, z 9 lat tak to inny, więc raczej Wiktora nie ma, ale Kajuste robi to, co pewnie w normalnych warunkach zrobiłby Wiktor Osimhen. Strzela bramkę na 1-0 i mamy troszkę problem, bo my mamy bardzo zrównoważony, powiedziałbym nawet, że defensywny skład wystawiony na pierwszą część spotkania. Też bardzo szybko tracimy bramkę, więc wrócić do tego meczu będzie nam, podejrzewam, ciężko. A nie, to jest Wiktor Osimhen, to co mi się w głowie, nieważne, nawet kartkę dostał już teraz. Nie było tematu. Doskonale Vlahović, jest Arkadiusz Milik. Arkadiuszu, no nie. Aż mi się głos zachwiał w gardle. Broni Meret. Ależ teraz tutaj, chyba to był błąd w ogóle techniczny Vlahovicia, ale wyszło to doskonale, tylko nie zmarnujmy tej sytuacji. Chiesa, jeszcze jest Locatelli, Vlahović, rozegranie znowu do naszego włoskiego skrzydłowego. No za dużo tymi piętkami gramy. Prostsze środki, panowie. Milik! Arkadiusz Milik strzelcem bramki na 1-1. Przepraszam, że ja się śmieję bardziej niż się cieszę, ale to jest niesłychane. Jak z mema o gołcie Arkadiuszu Miliku, to się zaczyna tworzyć po prostu prawdziwą historią. To już nie są żarty, to jest arcypoważny, tytaniczny, nieosiągalny dla bytów tego świata Arkadiusz Milik, który w najważniejszych meczach w tym sezonie strzela najważniejsze bramki. Nasza taktyka nawet na pierwszą połowę się sprawdziła, na drugą wychodzimy z jedną zmianą. Na prawą obronę przeszedł Kerer, do środka Guehi, a Danilo pożegnał się z boiskiem. Co tutaj się stało? Ja nawet się nie odzywałem, bo to był Mario Rui, to był lewy obrońca na swojej słabszej nodze, a on strzela w słupek z takiego dystansu. No niesamowite, co się dzieje w tym meczu. Jest Kostić, jest Rabiot, do niego dogranie. Meret z problemami, ale broni. Jest Arkadiusz Milik, aj, niestety zablokowany. 20 niespełna minut do końca spotkania, dalej 1-1. I jako że poczuliśmy się już nieco pewniej na boisku, zwłaszcza w drugiej połowie, ja
przeprowadzę kilka ofensywnych zmian. Ale poczekajmy, bo tutaj gna nieopanowanie Victor Osimhen i on może być zaraz dużym problemem. To już jest pole karne. Nie, doskoczmy, panowie. Nigeryjczyk jak odda strzał, to na pewno będzie to groźne. Tak samo jak to uderzenie Matteo Politano. Ależ doskonale Taliszka, tam był faul, ale Miretti przejmuje piłkę. Fabio Miretti, Moise Kean, czy to będzie jego wielki moment? Nie, ta piłka się odbiła, ale Meret ostatecznie ją łapie. Co to jest za końcówka spotkania? Akcja za akcją, w jedną, drugą stronę. No i pytanie, kto to ostatecznie wygra? O ile ktokolwiek. Cambiasso, to jest dobra wrzutka. Mamy jeszcze rzut rożny, to może być nasza ostatnia szansa na to, żeby w tym meczu oddać strzał dający nam prowadzenie i w konsekwencji ostateczne zwycięstwo. Ale jak my wrzucamy na Chiesę, no to raczej zbyt dużych szans nam tutaj nie przewiduje. Jeszcze Miretti. Oj, żeby to nam się zaraz jakąś kontrę nie obróciło. Nawet już w tą kontrę to się nam nie zdąży obrócić. Mamy koniec tego spotkania. Szczerze, to my byliśmy drużyną naprawdę lepszą, więc ten remis traktuję troszkę jako takie niepowodzenie. Chociaż z drugiej strony, patrząc na to, jak wyglądała pierwsza połowa, możemy być może nawet zadowoleni. Ciężko mi jest to ocenić. Możecie dać swoją opinię oczywiście w komentarzu. Ale pamiętajmy, że na dobrą sprawę, przed rozpoczęciem rozgrywek Serie A raczej remis z Napoli bralibyśmy w ciemno, więc nie możemy być aż tak źli na ten wynik, a my już musimy się skupić na kolejnym spotkaniu, a to będzie mecz z Genoą, która jest na ostatnim miejscu w tabeli ligowej. Więc właśnie, ta Genoa nie jest najlepsza. Co prawda gramy na wyjeździe, ale pozwalam sobie tutaj na mocno eksperymentalny skład. Drużynę widzicie w tym momencie na ekranie i zobaczmy, czy to spotkanie uda nam się wygrać. To powinna być formalność, może i to zwycięstwo nie przyszło nam łatwo, ale po bramce Kena, po bramce Rabiota wygrywamy z Genoą 2-1. Zadanie wykonane, szerzej o tym meczu chyba nie ma sensu się po prostu rozgadywać. Zobaczcie, jak tutaj jest na szczycie ciasno. To już jest końcówka praktycznie pierwszej rundy, więc te różnice punktowe miały gdzie się wykształcić, może tak to nazwę. A fakty są takie, że między szóstym miejscem a pierwszym jest 6 punktów różnicy, między czwartym a pierwszym tylko 2. A w kolejnym spotkaniu znowu gramy z drużyną, nazwijmy to ogórkową. Zanim jednak ten mecz zagramy, przesymulujemy z Arkadiuszem Milikiem na napadzie, przypominam. To zostawcie, moi drodzy, łapkę w górę, jak i subskrypcję pod tym kanałem, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Tutaj codziennie wlatują materiały, więc jeżeli żadnego nie chcecie przegapić, to zachęcam oczywiście do subskrypcji, wtedy raczej taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. A my zobaczmy, czy damy radę wygrać to spotkanie. No ja tutaj oczekuję pewnego zwycięstwa. Arkadiusz Milik, tym razem tylko raz. No tutaj widzimy spadek formy. Ani dubletu, ani hat-tricka, pewnie dobitka w ogóle z 5 metrów. Ale dobrze, no Arkadiusz Milik znowu strzela, Rabio również z bramką, Taliszka z golem. Jest naprawdę okej, ale już na pewno lepiej niż się spodziewaliśmy przed początkiem sezonu. 30 grudnia 2023 roku jeszcze w karierze zagramy mecz za AS Romą, który zadecyduje o tym, kto na koniec 2023 roku będzie na pozycji lidera tabeli Serie A. O ile oczywiście Inter swoje spotkanie przegra. Zagrają z Genoą, więc raczej tutaj no nie spodziewałbym się porażki, ale zobaczmy, bo oni ten mecz zagrają wcześniej. I czar pryzł, bo wychodzi na to, że Inter tak czy siak będzie liderem na koniec 2023 roku. Trudno, ale wygrywając z Romą możemy po pierwsze odskoczyć od czwartego miejsca na dużą ilość punktów, a po drugie możemy być na właśnie drugim miejscu w Serie A. To też jest całkiem spoko wynik, jakby nie patrzeć, zwłaszcza z naszym potencjałem, nie? Na ten mecz, wiem, pewnie wielu z was zaskoczę, wychodzimy zupełnie innym zestawieniem obronnym. Boję się, że Bremer, który ostatnio nie był zapewny, może nam to spotkanie popsuć. Dlatego w pierwszym składzie Kerer, w pierwszym składzie Guehi i taki duet ma naszą defensywę doprowadzić do oby czystego kąta na Allianz Stadium. Meldujemy się właśnie na stadionie w Turynie. My w żółto-biało-czarnych strojach, raczej takich bardziej no biało-czarnych. Chciałem tutaj takim homeryckim porównaniem rzucić, a mi oczywiście nie wyszło. Ale AS Roma już za to w większości na żółto, a Arkadiusz Milik mógł większość stadionu poderwać do góry, ale to mu się nie udało. Mogliśmy to zacząć fenomenalnie. Musimy na pewno uważać, zwłaszcza na Romelu Lukaku. Ależ teraz Danilo, no wyszedł ten jego brazylijski paszport wreszcie, chociaż ta decyzja o podaniu do Chiesy nie była najlepsza. Chiesa! Żartowałem, panie Danilo, cofam wszystko. To była fenomenalna decyzja. A co zrobił w tym momencie Federico Chiesa? Wow!
czapki z głów dla Włocha. Niesamowite uderzenie fałszem na pierwszy rzut oka. Wydawało mi się, że o wiele lepiej było podawać do Arkadiusza Milika, ale jeżeli Chiesa robi takie rzeczy, ale nam zasłoniło teraz, kurde, plaga ten strzał. W każdym razie, no nie mogło się to dla nas rozpocząć lepiej. Kaliszka, ależ bomba. No i tutaj przecież broni Wojtek Szczęsny, nasz stary dobry znajomy, nasz zdrajca. Ale oczywiście Wojtkowi życzymy przez zęby jak najlepiej w nowym zespole. Oj, 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 Danilo, o ile rozgrywał fenomenalne zawody, tak teraz był spóźniony. Jest tam i Abraham, jest Romelu Lukaku, ale jest również Mamardaszwili, jest Chiesa, wbiega w pole karne również Arkadiusz Milik. Nieważne, Włoch i jego fałsze, to jest połączenie idealne. 2-0. A może i Arkadiusz Milik, albo Anderson Taliszka jeszcze coś dołożą? Nie, przynajmniej nie przed przerwą. No najprawdopodobniej pierwsza połowa zakończy się naszym dwubramkowym prowadzeniem, chociaż jeszcze AS Roma próbuje. A w przerwie zrobimy niestety jedną zmianę. Wlachowicz musi wejść na boisko zamiast Arkadiusza Milika, gdyż niestety niesamowity polski GOAT jest już leciutko podmęczony. A w dalszej fazie spotkania myślę, że wpuścimy również Doucouré za Rabiota, tak klasycznie na podtrzymanie wyniku. Jest Adrian Rabiot! O, broni Wojtek Szczęsny. Szkoda, bo mogliśmy fenomenalnie wejść w drugą połowę. Rozpędzony w polu karnym Adrian Rabiot, do grania do Taliszki. No nie, Wojtek, dlaczego ty przeciwko nam? No wiem, że u nas już nie grasz, ale miej troszkę respektu do nas, Wojtek, i wpuść coś jeszcze, proszę. Doskonałe do grania od Wlachowicza. Taliszka, tak, tak, tak. 3-0, wygrywamy to spotkanie. Teraz to równie dobrze możemy wpuścić naszych młodych, perspektywicznych, rezerwowych, których w sumie poza Miret Team to aż tak dużo nie mamy, ale wejdzie Doucouré, wejdzie również Moise Kean i nawet 30-letni Desilio pojawi się na boisku. Oj, teraz błędy i Dybala. Niestety, niestety, chyba na 3-1, nie było spalonego. Tak jest, bramka zostanie uznana. Czy mnie to boli? Nie, wiadomo, że lepiej byłoby zachować czyste konto, ale na prawej obronie mamy Desilio, no i to właśnie po jego stronie. A do bramka, no nie dogadał się z Głechim totalnie. Jest Wlachowicz, no jest też Wojtek Szczęsny, ale to również jest już 89. minuta meczu. Wygrywamy za AS Romą, co pozwoli nam prawdopodobnie zapewnić sobie, co tu się wydarzyło, dużą przewagę nad czwartym miejscem w tabeli ligowej. A ja przypomnę tylko, że naszym celem, nie celem zarządu, ale naszym takim osobistym, było to, żeby wejść do top 4 i do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, a to nam się jak najbardziej na razie udaje. Dzięki temu zwycięstwu rok kalendarzowy 2023 kończymy na drugim miejscu w tabeli Serie A, tracąc zaledwie 2 punkty do Interu, który jest liderem. Napiszcie w komentarzach, czy się tego spodziewaliście, bo ja osobiście nie. Bardziej się spodziewałem, że będziemy gdzieś w okolicach miejsca Napoli, chociaż w sumie tu dalej są tylko, albo właściwie jest tylko 6 punktów różnicy, to nie jest dużo. W tym momencie pokazuję wam również statystyki naszych zawodników i za chwileczkę podam wam dwie kategorie, w których będziecie mogli głosować oczywiście w komentarzach. Jeżeli chodzi o występy, najwięcej ma Adrian Rabiot, 17, Mamardaszwili 16, Bremer też sporo. Generalnie korzystamy z bardzo dużej ilości zawodników, a ktoś mi powie, dlaczego Wlachowicz cały czas ma tą ikonkę zawieszenia, jak on nie jest zawieszony. Nie wiem, co tu się dzieje, ale okej. No wiemy, że Wlacho gra w każdym razie, więc no jakby to nie ma sensu. Bo nawet taki Fabio Miretti, z którego w tym sezonie korzystamy dość rzadko, ma 12 spotkań rozegranych. Doucouré 7, też sporo jak na rezerwowego. Jeżeli chodzi o bramki, tutaj królem jest Arkadiusz Milik. Dalej, ale goni go Chiesa, goni go Taliszka, tylko Dusan Wlachowicz się jakoś nam zawiesił po tym dobrym początku sezonu. Jeżeli chodzi zaś o asysty, ja tego aż tak bardzo nie byłem w stanie wyłapać, ale okazuje się, że Filip Kostić jest naszym najlepszym asystentem, czyli wcale nie jest tak bezsensowną postacią na boisku, jak cały czas myślałem. Ale mamy również 6 asyst od Adriana Rabiota, 3 asysty od Chiesy, 3 od Wlachowicza, 2 Taliszka. No i właśnie, moi drodzy, na podstawie tych statystyk proszę was, żebyście w komentarzu napisali, kto według was powinien zgarnąć nagrodę za pierwsze pół sezonu w kategorii odkrycie pierwszej rundy sezonu i najlepszy zawodnik w pierwszej rundzie sezonu. Jestem ciekaw waszych odpowiedzi, specjalnie teraz nie chcąc wam sugerować, ja sam ich nie podam. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku tej kariery. Zostawcie oczywiście jeszcze raz łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli dalej tego nie zrobiliście. Trzymajcie się i cześć!